STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Witamy w quizie Co Ty Wiesz? Paweł Olszewski. Bartłomiej Wdowik, witamy. Dobra panowie, od razu ruszamy z grubej rury. Pierwsza kategoria, zasady znacie. Top 20 piłkarzy w FIFA 12. Chodzi o największy poziom ogólny. Kamień, papier, nożyce, oto kto zaczyna. Raz, dwa, trzy. No to Cristiano Ronaldo. Leo Messi. Tak. FIFA 12. Ibrahimović? Tak. Iniesta? Tak. Xavi? Tak. David Villa? Nie, pierwszy błąd. Frank Ribery? Tak. Robin? Rooney? Tak. Dawaj Bartek, czas. Nani. Robin Van Persie. Tak. Drogba. Niestety. Trzeci był. Poza tymi, których wymieniliście... Trzeci? Tak? Trzeci. Już trzeci tak? Błąd. A, okej. Więc tak, poza tymi, których wymieniliście, to na tej liście top 20 z FIFA 12 mamy Nemanja Vidic, Iker Casillas, Dawid Silva, Pique, Neuer, Thiago Silva, Sergio Ramos, Aguero, Snyder i Schweinsteiger. Dobra, w takim razie lecimy z kolejną kategorią, a kolejna kategoria to również międzynarodowe rozgrywki, ale tym razem Champions League. Top 20 strzelców w całej historii Ligi Mistrzów i ponownie kamień, papier, nożyce, oto kto zaczyna. Lecimy. Cristiano Ronaldo. Tak. Lionel Messi. Tak. Raul. Tak. Robert Lewandowski. Tak. Karim Benzema. Tak. Samuel Eto. Pierwszy błąd. Ruud van Nistelrooy. Tak. Didier Drogba. Tak. Ibrahimović. Tak. Dobra. Nie wiem, Michael Owen. To David Villa. Pierwszy błąd. Dobra, zrobimy tak, w ramach ułatwienia nieco rozgrywki, jeżeli chcecie. Po jednej podpowiedzi możecie skorzystać, to ja wam podpowiem narodowość jakiegoś zawodnika. No dobra. 7. miejsce, Francuz. Thierry Henry? Tak. Ja też podpowiedź? Oczywiście, możesz. Nie, biorę. Powiedzmy 9. miejsce, Ukrainiec. Szewczenko. Tak. Jeszcze mam podpowiedź, czy już nie? Już tak łatwo nie będzie. Inzaghi? Tak. Del Piero? Tak. To teraz też wam ułatwię. Podpowiem wam, że raz, dwa, trzy, czterech zawodników z pozostałych na liście wciąż jeszcze czynnie uprawia piłkę na najwyższym poziomie. Paweł. Dawaj czas. Nie wiem, może Sergio Ramos. No niestety. Niestety. Pozostali zawodnicy na tej liście, których nie wymieniliście, to tak: Alfredo Di Stefano, Thomas Müller, Eusebio, Neymar, Aguero, Ferenc Puszkarz, Edinson Cavani i Gerd Müller. Okej, będziemy wiedzieć na przyszłość. Dobra, trzecia kategoria. Wszystkie kluby pierwszej ligi. Chodzi o wszystkie zespoły, które w obecnym sezonie 2020-2021 rywalizują na poziomie drugiej klasy rozgrywkowej w Polsce. Tradycyjnie kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Lecimy. Zaczynamy. Widzew Łódź. Tak. Termalika. Tak. ŁKS Łódź. Tak. GK Stychy. Tak. Sandecja Nowy Sącz. Tak. Arka Gdynia. Tak. Puszcza Niepołomice. Tak. Chorobry Głogów. Tak. Mieś Legnica. Tak. Stomil Olsztyn. Tak. Odra Opole. Tak. Dawaj Bartek, dawaj. Czekaj. Dawaj. Sandecja? Sandecja już była. No to... Koniec. Nie no, dobra, to... Dawaj. Nie no. Dobra, no. No to... Jeden błąd. Jeden błąd po stronie Bartka. Olsi. GKS Bełchatów. Tak? No, mówiłem ty. Był problem już. Nie, wiem, ale... Dawaj. 3, 2... Kurwa. 1. Drugi błąd Bartka. No. Oczy. GKS Jastrzębie. Tak. Resoga. Tak. Szybkie odpowiedzi też ciebie się liczą. Korona Kielce. Tak. Dawaj. 3, 2, 1. Przykro mi. Wygrał to Orlet, przecież... Zagłębie Sosnowiec? No. Radomia Kraków. A, to 2 tylko zostały, tak? 2 tylko zostały, wszystkie pozostałe wymieniliście, kto jest dawcą pierwszej ligi. Aha. Dobra chłopaki, dzięki bardzo za udział. Dziękujemy bardzo. Paweł Olszewski, Bartek Wdowik. I co, na koniec uścisk dłoni pomiędzy... Brawo. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.